Hej, witajcie drodzy widzowie, Areko 265, zapraszam was na spotkanie Pogoń Szczecińsko kontra Lech Poznań i to jest mecz na, już wam mówię, na piątek chyba? Tak. Pekao Ekstraklasa oczywiście, kolejka numer... Nie pamiętam, która kolejka to już jest. Chyba 20. Czekajcie, muszę luknąć. Tutaj. Zaraz powiem, która to kolejka. Tak, kolejka numer 20. Oczywiście Pogoń mierzy się z Lechem Poznań. Bez zbędnego przedłużania przejdźmy sobie do spotkania. To jest mecz, akurat ten mecz będzie, zaraz wam powiem, też jest dokładnie. To są tu rozpiska. To będzie 7 marca, czyli w niedzielę, oczywiście, ale w niedzielę będę nagrywał co innego. Dlatego na 7 marca postanowiłem, że wam nagram już dzisiaj. Też muszę jeszcze sprawdzić, w której godzinie będzie, więc sobie od razu przerzucę na 20 tutaj ten moment. Żebym nie popełnił gafy. Godzina jest 17:30. Ok. Dobra. Zaczynamy. Ja zagram po stronie Lecha Poznań oczywiście. Nie zwracajcie uwagi, że ustawienia gry własna zima i 17:30. Mamy. Dobra. I zaczynamy. Tylko sobie już wybiorę stronę ręcznie zaraz. Wybór strony. I tak, zaczynamy i sobie zagramy oczywiście Lechem Poznań i skład już macie podany, ale jeszcze podadzą w meczu, więc wznawiam mecz. Witamy Państwa i zapraszamy na niezwykle ciekawie zapowiadający się piłkarski mecz. Przy mikrofonie Dariusz Szpakowski. Razem ze mną spotkanie komentować będzie dla Państwa Jacek Laskowski. Dziś oglądamy mecz Ekstraklasy. Pogoń Szczecin zmierzy się z Lechem Poznań. Witamy Państwa. Dziś na trybunach naprawdę gorąca atmosfera. Obie drużyny będą chciały powalczyć o zwycięstwo i ciekaw jestem, jak wejdą w mecz. Miejmy nadzieję, że nie zabraknie nam tutaj zdrowych piłkarskich emocji. Możemy teraz przyjrzeć się, w jakim ustawieniu zagra dziś Pogoń Szczecin. Zagrają w ustawieniu 4-5-1, Jacku. Cóż, Darku, w tej sytuacji nie spodziewałbym się po nich huraganowych ataków ani gry z kontry. To ustawienie powinno gwarantować pewność w obronie, a przy tym możliwość zdominowania środka pola w ataku pozycyjnym. Przyjrzyjmy się dzisiejszemu ustawieniu na boisku piłkarzy Lecha Poznań. Trener postawił na system 4-5-1. Myślisz, że samotny napastnik zdoła dostatecznie zagrozić bramce przeciwnika? No, napastnik jest jeden, ale co najmniej dwóch pomocników może szybko przemieścić się w pole karne i błyskawicznie zmienić ustawienie na 4-3-3. Myślę, że mają wystarczająco dużo opcji w ataku.
Kiedy kibice Lecha na hasło Bary odwracali się plecami do płyty boiska, chwytali nawzajem za ramiona i zaczynali rytmicznie podskakiwać, nie spodziewali się chyba, że ich zachowanie zyska taką popularność na wyspach. Pierwsi byli chyba kibice Manchesteru City, którzy spopularyzowali zawołanie Dude Poznań. Potem ten specyficzny taniec zaadaptowały inne kluby wyspiarskie, a także kibice reprezentacji Irlandii. Obrońca dobrze odczytał zamiary przeciwnika. Muszę się skupić, więc wybaczcie, że nic nie będę mówił. Underhard, dobrze, dobrze. Kurwa. Na to. Muszę się dobrze usadowić i by... Zmarnował ją koncertowo. Tak, Darku, sytuację sam na sam z bramkarzem po prostu trzeba wykorzystywać. Nie popisał się. Nie z piłką na bramkę. No, faul powinien być, ale dobra, nie, sędzia widzę niewzruszony. Stał sobie tylko na normalnie. W świecie sobie stało oczywiście, a powinien być gwizdek. Dobrze rozwija się ta akcja. Prostopadłe podanie, będzie groźnie. Bramkarz łapie piłkę i uspokaja obrońców. O, mądre dogranie na dopiek. Prostopadle, udanie. No, coś musi z tego być. Tym golem otworzyli wynik w dzisiejszym meczu. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę, a becadło futbolu efektywne i efektowne. Sprytnie zwiódł obrońcę i po prostu nie mógł zmarnować takiej sytuacji. Świetna indywidualna akcja i doskonałe wykończenie. Bramkarz bez szans. Popatrzmy na rezultat. 1-0. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Ładnie rozwija się ta akcja, ale niecelne, za krótkie to dośrodkowanie. Dobrze przeczytał podanie, w porę zareagował. Ładny przerzut teraz. No tak strzelając kolego, no, pomyśl może o zmianie zawodu. Mimo, że był naciskany, kapitalnie panuje nad piłką. Teraz szansa przed nim. Jest! Kolejna bramka i mamy już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie rzutu. I oto mamy powtórkę. Naprawdę koncertowo obrał obrońcę. Piękna, indywidualna akcja. Wykorzystał błąd obrońcy, urwał się mu i wykorzystał sytuację. Fantastyczny pokaz. I oczywiście bez ten, jakby tak była rzeczywistość. Drugi gol, mamy 2-0, ale nic w rzeczywistym spotkaniu byłoby już naprawdę wesołe dla Pogoni. Bo Pogoń speruje do mistrzostwa, ale niestety teraz Legia wyprzedziła już i mają sporo... Pogoń Szczecin dominuje dziś na boisku, prowadzi grę, ale to posiadanie nie przekłada się na groźne akcje. Są zbyt statyczni, zbyt zachowawczy. Muszą trochę przyspieszyć, jeśli nie chcą przegrać tego meczu. Bardzo udanie zablokował ten strzał.
Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Szansa! Bramkarz pewnie chwyta. Obrońca na posterunku. Zostawił za sobą trochę boiska. Czerwiński! To musi być gol! Gol! Ryzykował tym polejem, ale ryzyko się opłaciło. Bramka Balcerisa. Patrzymy raz jeszcze na tę powtórkę, zastanawiając się, czy bramkarz mógł zrobić coś lepiej. Moim zdaniem na pewno. Wszyscy trenerzy świata uczą, żeby wybijać piłkę w bok, poza zasięg rywali. Tutaj trafiła wprost pod nogi przeciwnika, który skwapliwie to wykorzystał. Chociaż nie dobiegła końca jeszcze pierwsza połowa, mecz staje się jednostronny. Nie dają rywalowi żadnych szans. Mam tylko nadzieję, że to są oczywiście przypuszczalne składy na ten mecz, co będzie się odbędzie w niedzielę, więc bez... Koniec pierwszej połowy, której bramki... A w niedzielę zobaczymy co, zobaczcie co innego, ale nie będę nic zdradzał, dowiecie się w niedzielę. W pierwszej połowie piłkarze Lecha opuszczali Murawę w dobrych nastrojach, jednak czy teraz po przerwie uda im się utrzymać prowadzenie? Dobrze rozwija się ta akcja. Michał Kucharczyk. Kucharczyk! Po tym strzale piłka odbiła się od zawodnika. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Trochę się zbliżył do pola karnego. Gol! Mamy bramkę! Co za emocje! Dobra, Johansson się nastrzelał. Szymczak wchodzisz. Ramirez schodzi, Kawerski schodzi. Chodzi i ten. I myślę, że Karlstwo mu zmienić. Niech wejdzie sobie Markiński. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu. Efektywne i efektowne. Obrona popełniła błąd, który skwapliwie wykorzystał. Co tu dużo mówić? Świetna indywidualna akcja. Pokazał pełnię swoich możliwości i nie dał żadnych szans bramkarzowi. Dąbrowski. Goście kompletnie zdeklasowali przeciwnika. Prawda, Jacku? Wydaje mi się, że nawet kibice gospodarzy nie wierzą w zmianę. I tak oto tracą piłkę. No, może coś z tego będzie? Ależ ich przychytrzył, znakomita okazja! Gol! To jest właśnie to! To są te niepowtarzalne piłkarskie emocje! Przewaga rośnie i przeciwnik powoli zaczyna wyglądać na zrozpaczonego. Rzeczywiście zrobił nam się jednostronny pojedynek, a jak tak dalej pójdzie, to wynik może być znacznie wyższy. Różnica klas obu zespołów jest dzisiaj aż nadto widoczna. No i kolejne jego dobre podanie. Świetnie dzisiaj rozprowadza piłkę. Doskonała skuteczność podań. Co teraz wymyśli? Jest szansa! I bramkarz górą. Karny. To był ewidentny faul na polu karnym i będziemy mieli rzut karny. Zobaczmy, że się wkopał. Dobra. To był faul. Sędzia i nie ma gola. Pudło chciał przymierzyć tuż obok słupka, ale raczej nie z tej strony. Ładne.
kolejne udane przejęcie, rywal traci. Powinni wprowadzić 5 zmian. Ruszył do przodu całkiem. Nie tylko 3 jeszcze. Próbuje szczęścia z boleja. Ależ to obronił. Wydawało się, że musi być z tego bramka. Nikt nie miałby do niego pretensji, gdyby to wpuścił. Cudowna interwencja. Oj, zupełnie nie wyszła mu ta główka. Niestety, czy to źle się wybił, czy nie trafił odpowiednio głową. W każdym razie posłał piłkę nie tam, gdzie planował. No i strata piłki. No i proszę, udało się odebrać piłkę. Ale czysto, bez... Nie z piłką na bramkę. Tomasz Podstawski. Czysto. I przy piłce rywale. No, kto przejmie tę piłkę? Ładnie się znalazł na skrzydle. Ważne, że nie jest osamotniony. Świetnie minął teraz obronę. Złe, bardzo złe wykończenie. Uderzył mocno, żeby bramkarz nie zdążył zareagować, ale zdecydowanie przedobrzył. Zresztą proszę na niego spojrzeć, sam doskonale... Ale zeszła. To lepiej rozumieć. O, Benedyczak wchodził. Jak to wypowiedział... Pozostało klasyka. Zaledwie 15 minut, ale zeszła. I połowy, plus to, co doda arbiter. No błąd, strata. Jest coraz bliżej. Ajajajajaj. Nie minęło linii obrony. Wymarzona okazja. No dobrze, gola, ale niestety chyba nie mają już szans na końcowy triumf. 5-1. Ta jedna bramka przegrywającym niewiele daje. Właściwie sprawa wydaje się być przesądzona. No wygląda to na bramkę pocieszenia, ale mecz jeszcze się nie skończył. Tak, zdarzają się wprawdzie na... Minął obrońców, biegnie na bramkę. Gol! Lech Poznań umieszcza piłkę w bramkę. Doskonale poradził sobie z defensorem, któremu ta sytuacja będzie się śnić po nocach. Piękna, indywidualna akcja. Wykorzystał błąd obrońcy, urwał się mu i wykorzystał sytuację. Fantastyczny pokaz umiejętności i kapitalne wykończenie. Wznowienie od środka, a tu chyba nic się nie wydarzy. Bezdyskusyjne prowadzenie. 5 minut dzieli nas od końcowego gwizdka. Michał Kucharczyk. I piłkę przyjmują rywale. Trybluje w stronę bramki. Może teraz zacentrować. Przytomna interwencja obrońcy. Ostatni gwizdek. Dziękuję za uwagę. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli Wam się podobało, nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału, zostawić łapki w górę, komentarz pod spodem. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Suba z dzwoneczkiem, bo was nic nie ominie. Łapka w górę, komentarz zostawiajcie pod filmem. Do usłyszenia. Jutro słyszymy się też. Nie, jutro się nie słyszymy, sorry. To jutro mamy przerwę. Słyszymy się w sobotę. Do soboty. Trzymajcie się. Pa. Hej. Dzień dobry.